Siemanko, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się eksploracją opuszczonych domów, o których informacje podesłał mi jeden z widzów. Dlatego postanowiłem to sprawdzić. Prawdopodobnie w jednym z domów zachowało się dużo starych, ciekawych artefaktów. Drugi jest praktycznie pusty, ale wejdziemy do obydwu. Znajdują się również tutaj ruiny dwóch domów, które... Jedne z nich już właśnie widzę, a ogólnie znajdujemy się w parku krajobrazowym i te domy też znajdują się na terenie parku krajobrazowego. Dlatego ja nie będę przedłużał więcej, no co będę mówił, zostaw łapeczkę i zapraszam do oglądania. Tak, ewidentnie tutaj stał dom. Widać jeszcze, zachowała się piwnica. Zobaczcie, jest wejście. Ja tam raczej nie wejdę, nie będę ryzykował. Jeszcze drzwiczki są, to wszystko jest zawalone już, ten strop tutaj z góry. Tędy mógłbym się niby dostać, ale nie będę ryzykował. Obok tej ruiny domu studnia. No, trochę głęboka studnia. O kurde. Telewizor. Jak pewnie słychać, miejsce znajduje się blisko ruchliwej drogi. No tutaj jakieś pozostałości po fundamentach, kolejne. Mamy tu ruinę domu. A tutaj też studnia się znajduje. O kurde. A tutaj mamy wejście prawdopodobnie do piwnicy. Ja tutaj zaryzykuję wejście. Chociaż widzimy, w jakim stanie to wszystko jest. No jest wejście do samej piwnicy. Ciekawie tu jest. Ciekawie jest, chociaż to miejsce jest puste. Mamy te wentylacje, wylot jakiś powietrza. Zobaczcie, jakieś ślimaki tutaj sobie żyją, pająki. Kolejny pająk, zobaczcie, jak fajnie wygląda. Jest tu masa tych pająków. Dobra, ja wychodzę stąd, bo nie jest tu bezpiecznie siedzieć w środku. Wychodzę i przechodzę do tego domu, do którego mam nadzieję uda mi się wejść.
Jest otwarte drzwi, widzę. A wiecie, co to jest? To jest tak zwany wychodek. Czyli toaleta. Dobra, mamy wejście. Jest wyjście na strych, ale najpierw zbadam, jak ten strop wygląda, w jakim jest stanie. To jest bodajże żarno, już nie w pełni, chyba zachowane. Brakuje tu kilka części. Zobaczmy, co dalej. Matka Boska Częstochowska. Tutaj pieczono chleb. Widzicie? W środku jeszcze puszka z piwa Żubr. No, dom zdewastowany, półki poprzewracane, wszystko wala się po podłodze. O, szyb już nie ma, okna tak jak widzimy, jak wyglądają. Kolejne pomieszczenie. W nim łóżko i trochę garderoby porozrzucanej po podłodze. Dużo butów. A tutaj co to mamy? Jakaś bransoletka. Idziemy dalej. Jak widzimy, wychodząc z tego domu, tam ukazuje nam się drugi i w nim prawdopodobnie jest zachowane bardzo dużo artefaktów, dlatego idziemy to sprawdzić. O, okno wybite. Drzwi mamy otwarte. Tu też nie ma licznika. Sami zobaczcie, tutaj drabina na domu wisi. Jest tutaj numer domu, jak i miejscowość. Nie będę tego pokazywał. Włączam latarę i wchodzimy do środka. Jak można zauważyć, na pierwszy rzut oka dużo więcej zachowanych rzeczy niż w tym poprzednim domu, bo tam praktycznie nie było nic. A tutaj już sami zobaczcie. Tu jakieś graty leżą, słoiki, garnki. Po drugiej stronie jakiś sprzęt ogrodniczy, grabki. Takie rzeczy. Mam takie do przewracania chleba, jak w tym domu poprzednim. Szczotka ryżowa. Tu wejdziemy za chwilę. Najpierw przejdziemy ten korytarz. Zobaczcie, co tu jest sprzętu. Mamy gazety. Z którego roku? Grudzień 2014 rok, czyli 5 lat temu równe. Tutaj mamy taki sprzęcik. A jest wejście do piwnicy. Może tam na końcu zajrzę. Wiem, co to było. Znaczy, nie wiem, jak się to nazywa, ale wiem, do czego to służyło. Bo to było do mielenia, powiedzmy, pokrzyw. Są ostrza. I to było do mielenia jakby takich właśnie trawy, pokrzyw, tego typu rzeczy. No, do paszy oczywiście dla zwierząt. Tutaj jest wejście.
Będzie to chyba stajnia jakaś, obora, coś w tym stylu. Mamy jakieś miski, tutaj są jakieś beczki. Dobra, przejdźmy. Tutaj jest jeszcze przejście do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy taki chlew. Typowy chlew. Patrzcie, to wszystko się już wali z góry. Strach się tu poruszać, no ale co zrobię? No chlewy tutaj są. Tam jeszcze w tym jednym chlewie leżą takie sanie, które były ciągnięte przez konia. Przejdę dalej. Muszę uważać na te przewody elektryczne, które wiszą tutaj. Dobra, przejdę sobie teraz do tego pomieszczenia pierwszego na lewo. Tutaj mamy żarna i to w pełni zachowane. Tu w środku znajdują się dwa kamienne takie okręgi, które mieliły zboże na mąkę. Jakieś wajchy. Nigdy nie obsługiwałem takiego czegoś. Szafa, w niej kilka zachowanych rzeczy. Tam jeszcze mamy jakiś olej czy coś. Albo coś mocniejszego. Sitko takie do przesiewania mąki. Tu mamy sąsieki na zboże. A tu jeszcze jest koński ogon. Takich pił tu dużo jest. Wisi na ścianie co najmniej kilka. Drugi taki spichlerz, sąsiek, u nas to się mówi sąsiek, a ogólnie się mówi spichlerz. No i jakieś garki, jakieś naczynia leżą tutaj na podłodze. W sumie nic więcej, najciekawsze rzecz to chyba te żarna zachowane jeszcze w całości. A tu taka szczotka do czesania chyba konia, do czesania ogona. Dobra, przejdę tutaj do kuchni. A widać, że to jest kuchnia po tym piecu. Tutaj był pieczony chleb. A na tym blacie były gotowane różne rzeczy. Zobaczcie. Kubki wszystkie pozostały, durszlaki, garnki. Wszystko tak jakby jeszcze się suszyło. Zobaczcie, nawet taka ścierka tutaj wisi. W każdej kuchni zapewne jest. Krzyż nad drzwiami. Orzechy jeszcze się tutaj suszą. Dwa łóżka. Nad łóżkiem takie ciuchy kobiece wiszą. Woda tu była podciągnięta. Jest gazeta na ścianie. 2009 rocznik. Thank you.
Dobra, przejdziemy sobie teraz do kolejnego pokoju, już ostatniego. Tutaj mamy jakieś gazety, wycinki z gazet w takiej ramce. Jest i szafa. Tu jeszcze coś jest. Kalendarz 1984. Jest coś zapisane? Jest, coś jest. Kluczyk. A tu jest takie urządzenie. Co to mogło być? No nie wiem. Heblarka jakaś? Coś takiego. Czyż to była szatkownica do kapusty? No nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. No zobaczcie, jak tu karawaty fajnie wiszą. Tutaj mamy jeszcze w szafie zachowane garderobę kobiecą. Same sukienki jakieś, suknie i płaszcze. Ciekawie, ciekawie. A tutaj też piec kaflowy. Zobaczcie, palenisko. Dziwię się, że jeszcze to jest w środku, bo jest chyba żeliwne. Zazwyczaj to ginie. Plądrowane przez zumiarzy. Chyba jeszcze tutaj nie dotarli. Dobra, w takim razie przejdę teraz na strych i kolejnie do tej piwnicy. Chyba by się dostać do tego wejścia na strych nie będzie takie proste. Tu mamy tą dziurę. Nie chcę się tu zapaść. I jakoś może przejdę. O, zobaczcie. Tutaj są kolejne sanie. Dobra, wejdźmy na ten strych. Mam nadzieję, że ta drabina wytrzyma. No, chwieje się strasznie. Strych zawalony jakimiś gratami, już widzę. Jestem. Dużo gratów. Jakieś są sieki. Spichlerzy na zboże w większości. Tam nawet nie wchodzę, bo tam jest zawalony strop. Wejdę tutaj kawałeczek i wracam. No zobaczcie, tu jakaś bania. Zobaczmy w tej skrzyni, co mamy. O, to jest właśnie do szatkowania kapusty, szatkownica taka. Się wkładało kapustę i tak się jeździło. A to jest homonto też, chyba na jakieś młodego konia. No i taka wanienka. W każdym starym domu takie wanienki były. Dobra, ja myślę, że nie ma co przeciągać tutaj tematu. Idę do tej piwnicy zajrzeć. To chyba już ostatnie miejsce, do którego dzisiaj zajrzymy.
Widać, że ktoś tu nie mógł otworzyć tego wejścia, dlatego wyrwał dechę. A tutaj mamy jakiś składzik węgla zrobiony. Tu jakaś półeczka. Wino tu chyba trzymali, a to jeszcze jest pełne. Słuchajcie. Reszta puste. O, to też. Tu też jeszcze coś jest. Ciekawe, czy to jest wino w środku. Zakorkowane niby to chyba wino. No a piwnica pusta. Jedynie co, no to mamy tutaj szkielet, czaszkę jakiegoś zwierzęcia. I tutaj mamy również kręgosłup. No i w sumie tyle. Dlatego chyba czas zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo stare rzeczy znalezione w tym domu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dlatego zapraszam na kolejne filmy oczywiście. Do następnego.